króciusieńko tylko wspomnę, gdzie jesteśmy w kolejności rozważań, żeby zachować tą świadomość, a potem będziemy rozważać to dzisiejsze słowo. Rozważamy od wielu, wielu, wielu tygodni kazanie na górze. Przez dłuższy czas w zeszłym roku rozważaliśmy błogosławieństwa, które są takim skrótem całego kazania na górze, więc wielokrotnie też pewnie jakieś myśli będą się powtarzać, powielać. Za niedługo przejdziemy do takiego dłuższego fragmentu, kiedy Jezus opisuje zasady, które obowiązywały w Starym Testamencie, jak je przełożyć na nowy. Ale między tym jest taki krótki wstęp. Krótki jak krótki, bo już drugi wtorek na to poświęcamy. Wstęp, który warto zrozumieć. Wstęp, który rozpoczęliśmy poprzednim razem, kiedy Jezus jakby chciał pokazać, jaki On ma stosunek do Starego Testamentu. Wspominałem ostatnio, że Jego nauczanie było tak rewolucyjnie inne, że ludzie może myśleli lub zastanawiali się, czy On nie chce wprowadzić czegoś zupełnie nowego, odcinając się od Starego Testamentu. Ale pamiętamy o tym, co Jezus mówił, że Jezus, Jego cała służba, całe nauczanie było absolutnie harmonijne ze Starym Testamentem. Jego stosunek do Starego Testamentu, do prawa, proroków, także musi nas obowiązywać. Bo czasem spotykam się, że ktoś mówi, a to w Starym Testamencie, z takim trochę lekceważeniem. Absolutnie nie. Każde zdanie, każda myśl, każda zasada, każde prawo Starego Testamentu jest dla nas tak samo aktualne. Jest tylko ta różnica, że my pod łaską czy w Nowym Testamencie mamy troszkę inaczej albo zdecydowanie inaczej. Oto Bóg dał nam miłość do Bożego Słowa, dał nam nowe serce. Nowe serce, które kocha Go, które kocha Jego Słowo. Serce, które przylgnęło do Niego i dał nam po prostu moc do wypełniania tego Słowa. Więc jakby nigdy nie zwalnia nas z obowiązku wypełniania prawa Starego Testamentu, ale dał nam jakby moc do tego, aby to czynić. Moi kochani, jeżeli chcemy wejść do Królestwa Niebieskiego, to musimy, może złe słowo, bardziej chcemy przestrzegać Jego przekazań. Ale pytanie jak? Bo wiecie, bo faryzeusze też przestrzegali. Przynajmniej tak się im wydawało. Otwórzmy kluczowe słowo na dzisiaj, to jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział oczywiście, jeszcze dosyć długo będziemy w tym rozdziale. I już tylko werset 20 przeczytamy. Albowiem powiadam wam, inny przekład mówi, ostrzegam was, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Już którejś niedzieli w styczniu troszkę sięgaliśmy do tego fragmentu, do tego słowa, ale dzisiaj zagłębimy się bardziej w szczegóły. Moi drodzy, myślę, że dla uczniów, dla ludzi to zdanie musiało być wielkim szokiem. Mówię dla uczniów również, przecież oni byli tak samo częścią tego narodu, wychowani w tej samej kulturze. I wtedy ludzie uważali faryzeuszy i uczonych w piśmie za kogoś wybitnego. Za kogoś, kto w sposób absolutny, doskonały zna się na Bożym Słowie i go wypełnia. Przynajmniej tak uważali o nich. Byli uważani za największe autorytety w kwestii Bożego Słowa. Faryzeusze wręcz żyli, poświęcając swój czas, swoje życie na interpretacji słowa. Problem w tym, że stworzyli taki system takich norm i różnych ceremoniałów, który znacznie był dalej zaawansowany, czy był trudniejszy niż sam Bóg przykazał. Bóg dał prawo, a oni go o wiele, wiele bardziej obudowali rzeczami, które wcale Bóg nie chciał, aby były. Ale mimo to każdy z ówczesnych ludzi traktował faryzeuszy jako wzór cnoty i pobożności. Więcej.
oni sami siebie za takich uważali. I tu był największy problem. Że oni tak naprawdę uważali, że takimi są. Dlatego kiedy Jezus ich krytykował, a krytykował ich jawnie i konkretnie, to też powodowało bunt. To też to przychodziło, spotykało się z tak wielką ich krytyką. Moi drodzy, i w takiej sytuacji, kiedy ludzie w ten sposób ich traktują, nagle słyszą, że jeśli będą mieć taką samą pobożność, jak oni, nie wejdą do Królestwa Niebios, no to jak? Jak można mieć większą niż oni? No właśnie, ale Jezus nie patrzył tylko na czyny. Jezus nie patrzył tylko na to, co widzieli wszyscy ludzie. On patrzył głębiej. On patrzył do serca, patrzył na motywację. I cóż, faryzeusze skupieni na tym byli co zewnętrzne. Oni najbardziej się starali o swoją reputację. O to, aby przed innymi wypaść dobrze. Starali się o to, aby być przez innych dobrze postrzegani. A w środku to już inna sprawa. Istniało podobno w tym czasie takie powiedzenie, że jeśli by tylko dwóch ludzi na świecie miało wejść do Królestwa Niebios, to jeden z nich będzie faryzeuszem, a drugi uczonym w piśmie. No ale właśnie. Jezus, popatrzcie, Jezus w tym wstępie mówi, że przyszedł wypełnić prawo. Jezus mówi, że jego nauczanie, jego życie jest absolutnie spójne z prawem. Faryzeusze mówią to samo. Faryzeusze też interpretują słowo. No to wydawałoby się, że Jezus powinien ich pochwalić. A wręcz przeciwnie, Jezus absolutnie neguje ich zachowanie i ich mentalność. Dlatego, że jak powiedziałem, faryzeusze skupiali się na detalach, na rzeczach mało istotnych. Gdzie można to w dzisiejszym języku trochę powiedzieć, że oni byli takimi legalistami. Gdzie legalizm to jest w dzisiejszych czasach taka dziwna rzecz. Bo ten, kto ma takie poglądy stricte legalistyczne, często przez wielu jest dobrze oceniany. Jako taki fajny brat czy siostra. Taki święty, taki dbający o zasady, dbający o porządek. Dbający o to, żeby nie było jakby odstępstwa jakiegoś. Problem w tym, że ten legalizm skupia się tylko na rzeczach zewnętrznych. I z tych rzeczy zewnętrznych czyni najważniejszą rzecz. Problem jest wtedy, kiedy ocenia się własną lub czyjąś duchową, czyjąś duchowość po tych rzeczach zewnętrznych. Wiecie, wiele ludzi skupia się na rzeczach zewnętrznych. O, różnie. Nie można wszystkich tu powymieniać. No ale wiele rzeczy już się przewinęło. Jak choćby, nie wiem, długość włosów, jakość ubioru, długość spódniczki, picie lub nie picie alkoholu, używanie komputera lub go nieużywanie, posiadanie telewizji lub jej nieposiadanie. Wiecie, i wtedy taki, w cudzysłowie, legalista czuje się lepszy, że on nie ma telewizora. Czuje się lepszy i pogardza tymi, co mają. To jest jeden z wielu przykładów. Moi drodzy, Kościół już przez wiele takich różnych rzeczy przechodził. Czy to są rzeczy mało ważne, te, które wymieniłem? To są bardzo ważne rzeczy. Słuchajcie, te rzeczy, które wymieniłem i te, których nie wymieniłem, one są naprawdę ważne i istotne. Ja nie mówię, że one są nieważne, ale istotne jest to, z której strony do nich podchodzimy. Bo jeżeli podchodzimy z niewłaściwej, to wszystko się źle układa. Moi drodzy, myśmy powinni skupić się na miłości. Na miłości do Jezusa. Na relacji z Nim. A wszystkie te inne rzeczy nam naprawdę poukładają się na właściwym miejscu. Kiedy będę kochał Jezusa z całego serca, to wtedy będę wiedział, jak się zachowywać. To wtedy będę wiedział, jak się ubierać. To wtedy będę wiedział, od czego się powstrzymywać, a od czego nie. Ale podstawą musi być miłość.
Wiecie, bo można przestrzegać wszystkich zasad, jakich wymyślą wszyscy ludzie, a i tak mieć pustkę w sercu, a i tak nie mieć prawdziwej relacji z Bogiem. No właśnie, dokładnie tak jak faryzeusze. Przeczytajmy sobie fragment z Bożego Słowa z listu do Kolosan, 2 rozdział od 20 wersetu. Razem z Chrystusem umarliście i zostaliście uwolnieni spod panowania mocy tego świata. Dlaczego więc teraz, jak ludzie należący do świata, poddajecie się jego nakazom? Nie jedz, nie próbuj, nawet tego nie dotykaj. Przecież wszelki pokarm jest przeznaczony do jedzenia. Takie nakazy mogą z pozoru wydawać się nawet mądre, bo sprawiają, że ludzie uczestniczą w religijnych obrzędach, poniżają się, odmawiają sobie przyjemności. Tak naprawdę nie są one jednak w stanie nikomu pomóc w opanowaniu ludzkich grzesznych pragnień. Skoro razem z Chrystusem zostaliście ożywieni, skupcie się na niebie, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. Mógłbym dopowiedzieć, nie skupiajmy się na drobiazgach. Skupmy się na niebie. Skupmy się na Chrystusie. Sprawy nieba niech będą dla nas ważniejsze od ziemskich. Dla świata jesteście już bowiem martwi, a wasze prawdziwe życie jest życiem dla Boga i jest nierozerwalne z Chrystusem. Moi drodzy, prawdziwa miłość do Jezusa, prawdziwa z Nim relacja naprawdę ustawi w moim i twoim życiu całą resztę. Będziemy robić wszystko, żeby Go nie ranić. Po prostu. A więc nie bądźmy ostrożni w stosunku co do siebie, ale też bądźmy ostrożni w stosunku co do innych. Ja mi się zawsze przy takiej okazji, przy takim temacie przypomina słowo pewnego pastora z Anglii, który mówił, że do jego kościoła pojawił się, bo to było w Anglii, bardzo znany wówczas piłkarz, chyba jeden z najsławniejszych na ówczas, David Beckham. I no wiecie, to wielki, wielki szok tam dla nich, że taki znany człowiek, on wtedy był na fali popularności, pojawił się w kościele i było widać, że naprawdę przeżywa. No ale właśnie, niestety, ktoś bardzo uświęcony zdążył do niego dojść i powiedzieć mu, że z takim wyglądem, z takim zachowaniem to raczej nie tutaj. No i to był jego ostatni raz. Kiedy trzeba było go zostawić. Kiedy go trzeba było zostawić, niech wzrasta. Moi drodzy, wierzę, że będą wśród nas pojawiać się ludzie, którzy będą głodni, którzy będą szukać. A mogą nie wyglądać tak, jak my byśmy chcieli, żeby wyglądali. Bądźmy ostrożni. Niech oni wzrastają. Niech oni czują naszą miłość, akceptację. A Bóg sobie z nimi już da rady. Bóg już im pokaże, co jest dobre, a co niedobre. A jeśli nie, no to w odpowiednim czasie może przyjść jakaś delikatna korekta. Ale na to bądźmy ostrożni, żeby nie być szybkimi z osądem. Moi drodzy, główną to było właśnie zarzutem Pana Jezusa w stosunku do faryzeuszy, że skupiali się na tych wszystkich szczególikach, a zapominali o tym, co najważniejsze. Przejdźmy trochę w szczegóły. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na kilka rzeczy, które Jezus wytyka faryzeuszom, ale miejmy oczy otwarte nie tylko na to, co czytamy w Biblii jako historię dotyczącą faryzeuszy. Miejmy oczy otwarte na to, jak my postępujemy. Badajmy swoje serca. Otwórzmy swoje serca i zobaczmy, czy to, co Jezus wytyka faryzeuszom, czy przypadkiem ślady tego lub części tego nie zauważymy w sobie. Zawsze, cały czas, kiedy będę mówił, przypominajmy sobie ten fragment, który jest kluczowym na dziś. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wierzę, że tak jak tu jesteśmy, to jest naszym marzeniem, to jest naszym celem, to jest naszym życiem, żeby wejść do Królestwa Niebios. A więc słuchajmy się i niech Duch Święty otwiera nasze duchowe oczy na mentalność faryzeuszy, abyśmy nie robili podobnych spraw. Otwórzmy może najpierw
Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, werset 15. Wówczas Jezus zwrócił się do nich. Wy wobec ludzi przedstawiacie się jako sprawiedliwi, lecz Bóg zna wasze serca, gdyż to, co ludzie poważają, przed Bogiem jest obrzydliwością. Tak jak już wcześniej powiedziałem, faryzeusze skupili się na tym, żeby innym imponować. Skupili się na tym, aby dobrze wyglądać. No i właśnie, pilnowali tych zewnętrznych spraw, żeby być zawsze, kiedy trzeba w świątyni, żeby zawsze być w synagodze, żeby ich modlitwy były widzialne i słyszalne dla innych. Posty, o nich też świadczył ich ubiór, dziesięcina, wszyscy o tym wiedzieli, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy zewnętrzne były na wysokim poziomie. No ale właśnie, co z miłością? Co z sercem? Co z ich zaangażowaniem? Najdziwniejsze było to, że oni się czuli jakby spełnieni w tym, że wykonują jakieś obowiązki. Wystarczyło im to, że ta religijność była ich obowiązkiem, który dobrze wykonali. I tyle. No teraz za każdym razem będę coś mówił o faryzeuszach, a potem o nas troszkę. No właśnie. Moi drodzy, musimy uważać, żebyśmy nie wpadli w taki kierat, że nasze życie chrześcijańskie zredukujemy do jakiegoś obowiązku. I będziemy się dobrze czuć z tym, że co niedzielę jesteśmy na nabożeństwie, że wśród tygodniowe nabożeństwo też jesteśmy, że może jeszcze na jakiejś modlitwie jesteśmy i tyle. I dobrze się będziemy z tym czuć, że wypełniamy swoje religijne obowiązki. A gdzie nasza miłość? A gdzie nasza pasja? A gdzie nasze zaangażowanie? Moi drodzy, za każdym razem, kiedy będę mówił coś takiego, nie myślcie, że kogoś atakuję. Wiecie, słyszymy to wszyscy. Idzie to w Polskę, idzie to w wiele miejsc, więc odbiorców jest wielu. Więc mówię to bardzo ogólnie. Niech nikt nie czuje się, że kogoś tu atakuje. Czytam po prostu Boże Słowo. Ich sprawiedliwość była przede wszystkim na pokaz. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Tam jest bardzo dużo na temat faryzeuszy. Oczywiście wszystkiego nie jesteśmy w stanie przejrzeć, ale kilka wersetów. 23 rozdział i przeczytamy tutaj od 25. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie ze zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak, i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Uff, jakże mocny tekst. Gdybym był faryzeuszem słuchających tych słów, no to nie wiem, też by chyba się we mnie zagotowało. Ja taki sprawiedliwy i takie rzeczy usłyszeć. Ale Jezus mówi tu dosyć bezkompromisowo. Mówi, jesteście jak pobielane groby, czyli jak fajna fasada. Otynkowana, kolorem zrobiona, ładnie to wygląda. Naprawdę aż przyjemnie popatrzeć. Ale wewnątrz śmierć, ale wewnątrz pełno zgnilizny. I to był zarzut do faryzeuszy, oczywiście do ich życia wewnętrznego. Ale pomyślmy, moi drodzy, o sobie. Bo my na zewnątrz również możemy wyglądać świetnie. Możemy nawzajem nakładać sobie fajne maski. Moi drodzy, wy nie macie pojęcia nic o moim sercu, ja nie mam zielonego pojęcia o waszym. Przed sobą możemy świetnie udawać, ale jedyny Bóg wie, co jest wewnątrz. Czy nie kryje się tam trochę rzeczy, którymi On by się chciał rozprawić, których On tam nie chce widzieć. I znowu można wymieniać, wymieniać i wymieniać. Wymienię choćby gniew czy złość i coś, co jest tak niebezpieczne, a tak powszechne w kręgach chrześcijan, jak po prostu nieprzebaczenie. Jakieś urazy, zgorzknienie, do których to prowadzi.
Może skłonność do plotkowania, skłonność do osądzania, zazdrość, nieprzemieniona natura albo natura, której nie chcemy poddać przemianie i tak dalej, i tak dalej. Tego nikt może nie widzieć z zewnątrz. Bóg to zna. Ale zobaczcie, Jezus nie mówi tego w sposób tylko oskarżycielski, żeby powiedzieć im, tak jesteście i tyle. Zobaczcie werset 26. Choć brzmi mocno, ale jest tu wyjście. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha. Jest zachęta, tak naprawdę pełna miłości. On ich nie chciał przekreślić i skasować. On chciał, żeby oni się zmienili. Mówi, ślepy faryzeuszu, oczyść swoje wnętrze. I to jest apel do każdego, kogo to może dotyczyć. Czy znasz tutaj słuchaczy, czy tych, którzy to później będą odsłuchiwać. Jeśli coś wewnątrz jest ukrytego przed innymi, a czasem może nawet i przed samym sobą, to pozwólmy, żeby światło Bożego Ducha tam zajrzało. I bądźmy tymi, którzy oczyszczają wnętrze, a wszystko będzie oczyszczone. Kolejny aspekt, który Jezus krytykuje. Nazwałem to usprawiedliwianiem grzechu. Otworzymy sobie znowu Ewangelię Mateusza, 15 rozdział. Ja znowu przeczytam to z tego nowszego przekładu. Kilku faryzeuszy i przywódców religijnych przybyłych z Jerozolimy zwróciło się wtedy do Jezusa z pytaniem. Dlaczego twoi uczniowie nie przestrzegają naszych odwiecznych zwyczajów i nie dokonują obrzędu obmycia rąk przed jedzeniem? A dlaczego wy w imię własnych tradycji łamiecie nakazy Boga? Zapytał Jezus. Bóg przecież powiedział, szanuj rodziców oraz kto znieważa ojca lub matkę musi umrzeć. Lecz wy twierdzicie, że jeśli ktoś powie ojcu lub matce, niestety, nie mogę wam pomóc, bo przecież to, co miałem dla was, oddałem w darze Bogu do jego świątyni. Nie musi się już o nich troszczyć. I w ten sposób wasza tradycja unieważnia Boży nakaz. O obłudnicy, dobrze was określił prorok Izajasz mówiąc, ludzie ci bardzo pięknie o mnie mówią, ale w ich sercach nie ma miłości do mnie. Na próżno jednak oddają mi cześć, nauczają bowiem przykazań, które sami wymyślili. Myślę, że ten fragment z tego przekładu staje się dosyć czytelny i jasny. Otóż Boże prawo w Księdze Mojżesza, w dwóch miejscach jest opisane, nie będę tego teraz odczytywał, mówi bardzo wyraźnie, że jakby szacunek dla rodziców jest przykazaniem. Przykazaniem, które jeśli się złamało, karane było śmiercią. I to jest prawo. Prawo, pod którym żyli przecież faryzeusze. Ale oni go świetnie obeszli. Oni postanowili z własnej pazerności, że jeśli ktoś złoży dar do świątyni, materialny bądź pieniężny, to wtedy jest zwolniony z opieki nad rodzicami. I może rodzicom powiedzieć, no sorry, pieniążki, które byłyby dla was przeznaczone na opiekę, już są w świątyni. I nie muszę się wami zajmować. I nie muszę się was troszczyć. I tak niestety niektórzy robili. A faryzeusze to usprawiedliwiali. Faryzeusze usprawiedliwiali ten grzech do tego stopnia, że w ogóle to już jakby stało się tradycją. Stało się normą. Już nawet nikt na to nie zwracał uwagi. Tak po prostu było. A było przestępstwem Bożego prawa. I znowu patrzymy na współczesne czasy. Bo może ktoś tkwi w jakimś takim podobnym grzechu, a nawet o nim nie wie. Albo się do niego już tak przyzwyczaił. Choćby mówienie jakiejś półprawdy, no bo czasem niewygodnie jest powiedzieć całą. Albo poświadczanie półprawdy. Choćby na zeznaniach podatkowych, czy tam ZUS-owskich, czy jakichś innych. Czy jakieś drobne przekręciki w pracy, czy to pracodawca, czy pracownik. A usprawiedliwienie? No powszechne. No przecież wszyscy tak robią. Gdybym miał być do końca uczciwy, to bym dawno zbankrutował, nie? Albo ktoś mówi, gdybym miał ujawnić wszystkie dochody, no to co, komornik z tego ma żyć? I takie są przypadki. I tak fajnie się to usprawiedliwia. I wydaje się, że tak ma być. A tak nie może być. Słuchajcie, powiem coś, co może w naszym zborze nie mamy z tym problemu, ale spotkałem się już z tym.
rozmawiałem z ludźmi, akurat nie z naszego zboru, z młodymi ludźmi, którzy byli zdziwieni, że współżycie przed ślubem dla młodych jest grzechem. Mówię poważnie. Mieli tam jakieś trochę wyrzuty sumienia. Coś chyba wiedzieli, że coś nie tak. Ludzie wierzący, żeby nie było, nawróceni. I nie mieli tej świadomości. W dzisiejszych czasach ta prosta świadomość, ta prosta rzecz, prosta, nieprosta, ale oczywista, czasami zaczyna być zacierana. Dlatego i to chcę mu powiedzieć bardzo wprost, że czasem młodzi się do tego przyzwyczajają, co jest absolutnie grzechem. Wiecie, kiedy ja słyszę, że jakaś młoda parka przed ślubem wyjeżdża sobie w dwójkę na jakiś tam weekend, czy odpoczynek, czy w czasy w dwójkę, gdzieś tam pod namioty, czy gdziekolwiek, to mi trudno uwierzyć w to, że mogą czystość zachować. Trudno mi w to uwierzyć. Posłużę się obrazem, może śmieszniejszym, ale prawdziwym. Wyobraź sobie, że jesteś w zoo i chcesz koniecznie zobaczyć lwa tak, jaki on jest na żywo, a nie tylko z ekranu. No ale on tam gdzieś w oddali leży i nic nie widać. Kupka sierści tylko i nic nie widzimy. No, zapłaciłem bilet, przejechałem tyle kilometrów, no i co? I wyobraźcie sobie, to jest oczywiście takie trochę nierealne, ale wyobraźmy sobie, że wchodzisz tam gdzieś, przecisnąłeś się przez jakieś kraty w ogrodzeniu, wchodzisz tam, podchodzisz do tego lwa, trzęsiesz go za grzywę, żeby wstał, ten lew wstaje, no przyglądasz mu się, poklepiesz go po pysku, no okej, fajnie, i wracasz. Powiedz mi, jaka jest prawdopodobieństwo, że wrócisz? Chyba żadne, albo minimalne. Odnosząc to do tego, co wcześniej powiedziałem, prawdopodobieństwo zachowania czystości we dwoje jest chyba takie same. I trudno mi uwierzyć, że mogłoby być inaczej. Moi drodzy, faryzeusze usprawiali, wyjedliwiali tenże grzech braku szacunku, zajmowania się rodzicami, tym, że złożyli dar w ofierze. Nie troszczy się o rodziców, okej, dałeś dar, jest okej. A więc uważajmy, żebyśmy się nie przyzwyczaili do czegoś. Czegoś, co Bogu się nie podoba. Kolejna rzecz. Osądzanie innych. Wielokrotnie widzimy na kartach Biblii faryzeuszy, którzy się czepiają, że tak powiem, w kilku aspektach. Najczęściej to było łamanie sabatu, najczęściej to dotyczyło uzdrawiania w sabat. A takim niesamowitym przykładem, może z innej dziedziny, jest przykład opisany w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie. Na jawnym cudzołóstwie. I rzeczą oczywistą było, co należało zrobić. Prawo nakazywało ukamienować. Dziwne, że przyprowadzili tylko kobietę. Zakon Mojżeszowy mówi wyraźnie o dwóch. Jak to się stało, że to było jawne cudzołóstwo i przyprowadzili jedną osobę, to dziwne. No ale już nie wchodzimy w szczegóły. Przyprowadzili ją i pamiętacie, co się wydarzyło. Chcieli Jezusa po prostu złapać na tym, jak on się zachowa. Ale Jezus okazał łaskę. Nie osądził. Otwórzmy może Mateusza, 12 rozdział. Mateusza, 12 rozdział, werset 7. Jest to historia, kiedy faryzeusze czepiają się tego, że uczniowie zrywają kłosy w sabat. Co oczywiście nie wolno było robić. Ale werset 7 mówi tak. Gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Nie potępialibyście niewinnych. Gdybyście, mówiąc inaczej, gdybyście się potrafili oderwać od waszych schematów, od waszych klapek na oczach i popatrzyli moim wzrokiem, pełnym łaski i miłosierdzia, nie potępialibyście niewinnych. Mi się wydaje, że czasem to jest problemem również nas, że tak łatwo ferować wyroki. Czasem w drobnych sprawach,
czasem tylko w swoich własnych myślach, nie uzewnętrzniając tego. Ale jakże często ktoś nam, że tak powiem, podpadnie, bo tam się nie zmieścił w naszych schematach, bo się nie zachował tak, jak my uważamy, że powinien by się zachować. No i już czasem mamy opinię o nim wyrobioną. A to jest osądzanie. Jakże często jest tak, że czasem może w poważniejszych jakichś sprawach, nie znając do końca faktów, widząc czyjeś zachowanie, już go potrafimy ocenić. A Jezus mówi, abyśmy nie osądzali. Do faryzeuszy mówi, gdybyście mieli w sobie miłosierdzie, łaskę, to byście nie osądzali niewinnych, a ja dołożę nawet i winnych. Zostawmy osąd Bogu. Nie wchodźmy w Jego kompetencje, aby być sędzią kogokolwiek. Dalej, co Jezus wytyka faryzeuszom, to jest poczucie ich własnej wyższości. Nie będziemy tego odczytywać, ale mam tu na myśli zachowanie się faryzeusza w świątyni, kiedy razem z celnikiem byli w tej świątyni. Pamiętacie, jak on się zachowywał, jak on się wywyższał, jak on głośno mówił o sobie, kim, że to nie jest, podczas gdy celnik tak naprawdę pokutował i doznał Bożej łaski. Ale zobaczcie, faryzeusze, koncentrując się na sobie, tak naprawdę ściągali chwałę dla siebie, nie dla Boga. A Biblia mówi, że mamy swoimi dobrymi uczynkami co robić? Spowodować, żeby ludzie chwalili Ojca, który jest w niebie, a nie nas. A oni koncentrowali się na siebie. Słuchajcie, kochani, musimy też uważać troszkę, żebyśmy my jako, już powiem ogólnie, ewangeliczni, wierzący chrześcijanie, już nie chcę mówić po denominacjach, ale mówię o ludziach, którzy naprawdę w biblijny sposób oddali swoje życie Bogu i rozumiemy Biblię, abyśmy przypadkiem nie byli troszkę, nie czuli się troszkę lepsi niż ci, którzy nie znają. Żebyśmy się nie czuli tak jak troszkę faryzeusz, który wypina klatę i jest szczęśliwy z tego, że ma już lepsze poznanie Boga niż nasi sąsiedzi, niż ci, którzy tego jeszcze nie mają. Pamiętajmy, że wszystko jest z Niego, wszystko jest dla Niego i wszystko jest przez Niego. I uważajmy, aby swoją taką poczuciem tego, że jesteśmy kimś lepszym, nie ranili innych wokół, a przede wszystkim ranimy samego Boga. To nie jest pokora. I jeszcze dwa elementy. Mateusz 23:23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbać. Otóż mamy po raz kolejny przykład tego, że faryzeusze w tych detalach perfekcyjni. Troszeczkę mięty, troszeczkę kopru, troszeczkę tego. Wszystko precyzyjnie. Wszystko precyzyjnie. A o czym zapomnieli? O miłosierdziu i wierności. O miłości. O tym, co jest najważniejsze. Wiecie, w pewnym miejscu faryzeusz pyta Jezusa o największe przykazanie. Jest to kartka wcześniej, więc możemy zerknąć. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze? Słuchajcie, Jezus nie powiedział mu: Przyjacielu, nie pytaj o najważniejsze. Wszystkie są równe. Wszystkie są ważne. Nawet sytuacja jest, kiedy Jezus doskonale wie, że jest wystawiany na próbę. To nie było pytanie szczere, bo miał pragnienie się dowiedzieć. Wielokrotnie Jezus dosyć ostro odpowiadał w takich sytuacjach. A to jest sytuacja, kiedy Jezus odpowiada wprost na zadane mu pytanie. I wcale nie mówi, że nie ma najważniejszego. Jest. Jest najważniejsze. A brzmi ona tak. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swojego serca i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach, uwaga, opiera się cały zakon
i prorocy. Znowu mamy te słowa, które były użyte, które omawialiśmy poprzednim razem. Na tych dwóch przekazaniach opiera się już cały Stary Testament. Jezus mówi bardzo wyraźnie, że to jest naszym priorytetem. Nasza miłość, miłość do Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły. Nie ma czasu, aby analizować te poszczególne aspekty, ale to jest naprawdę całym sobą. To jest naprawdę całym sobą. Czy te rzeczy są, te dodatkowe rzeczy są nieważne? Te drobiazgi, których oni byli dobrze, że są nieważne? Oczywiście, że nie. Również są ważne. Jezus mówi wyraźnie, że te rzeczy należało czynić, a tamte nie zaniedbać. Tamte również czynić, ale w odpowiednich proporcjach. Efektem tego życia, takiego skupionego na zewnętrznych sprawach, a nie na relacji, nie na miłości, jest to, że ci ludzie, mówię o faryzeuszach, żyli w jakby takiej enklawie. Żyli w enklawie religijności dla siebie. Nie mieli żadnego wpływu na ludzi wokół. O tym w niedzielę poprzednią, wtedy, kiedy na ten temat usługiwałem, mówiłem sporo więcej. Oni nawet nie mieli pomysłu na to. Oni nawet nie wiedzieli, że trzeba. Oni nawet nie chcieli, aby szukać sposobu, by mieć wpływ na ludzi. Zobaczcie, jak wielu ludzi było potrzebujących wokół nich. Jak wielu ludzi było chorych wokół nich. Jak wielu ludzi było zdemonizowanych wokół nich. Dopiero kiedy Jezus przyszedł, to wtedy jakże bardzo została zaakcentowana różnica między tym, co działo się wcześniej, czyli nic, bez wpływu na ludzi, a tym, co przyniósł Jezus. Przeczytajmy 13 werset tego samego rozdziału. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie. I tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. Niesamowicie mocne słowo. Analizowałem go wtedy w niedzielę, więc już dziś nie będę się w niego wgłębiał. Ale zobaczmy na to słowo. Tym, którzy pragną. Są ludzie, którzy pragną. Już wtedy byli ludzie, którzy pragną Boga, pragną wejść do Królestwa Bożego. I dzisiaj wokół nas jest pełno ludzi, którzy pragną, którzy szukają. Czyli niedawno dowiedziałem się, będąc u naszych przyjaciół ze zboru w odwiedziny, że w naszej miejscowości, w pobliżu, w Cisownicy, już w tym roku dwóch młodych ludzi popełniło samobójstwo. To jest niesamowite, jak wielu ludzi jest zdesperowanych i szukają. Czasem nie zdążą znaleźć. A my jesteśmy tymi, którzy im powinni pokazać, że jest wyjście. Że jest Bóg, który ich kocha. Że jest nadzieja. Że ich życie może wyglądać inaczej. Nie bądźmy jak faryzeusze, którzy się skupili tylko na własnym chrześcijaństwie, a innym drogi nie wskazywali. I ostatnia już rzecz, tak na zakończenie, która wynika już w sumie z przeczytanego wersetu wcześniej, 23 rozdział, werset 3. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają, lecz z nich samych nie bierzcie przykładu. Bo tego, co głoszą, sami nie stosują. Wykonawcy czy tylko słuchacze? I to jakże ważne jest dla nas. Oni wiele słyszeli, nawet to mówili. Wiele słyszeli, wiele wiedzieli, czytając zakon, studiując go. Wiele rozumieli, wiele głosili innym, ale tego nie stosowali. Dużo mówię ostatnio na temat wykonawstwa słowa. Chyba 3 lub 4 biuletyny były temu poświęcone, w sensie słowo od pastora. Więc myślę, że nie trzeba więcej komentować. Słuchanie słowa nic nie pomoże, jeśli nie zostanie wprowadzone w czyn. Nic. Jeśli nie będzie wprowadzone w czyn. Być może jakieś zdanie z dzisiejszego wykładu może cię dotknęło. Jeżeli go nie zastosujemy, to był stracony czas. A więc niech Bóg nas błogosławi. Amen.